Dzień dobry. Za chwilę będę rozmawiał z ekonomistą i kierownikiem Zakładu Rozwoju Wsi w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, profesorem Sławomirem Kalinowskim, na temat obecnej sytuacji gospodarczej w kraju. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, ja tylko może sprostuję ekonomii wsi, ale ekonomia, rozwój to bardzo bliskie znaczeniowo pojęcia, więc może być i rozwoju. Niedawno został zaprzysiężony nowy rząd. Jakie wyzwania na płaszczyźnie gospodarczej przed nim stoją w ocenie pana profesora? Oj, tych wyzwań jest bardzo dużo. Przede wszystkim, mojej opinii, pierwszym takim wyzwaniem jest odejście od Polski funduszowej. Przez ostatnie lata widzieliśmy, że pieniądze z budżetu państwa uciekają, albo zostają rozlokowane na rozmaite fundusze, które no de facto ukrywają faktyczny deficyt budżetowy czy też dług publiczny, pokazują inną rzeczywistość gospodarczą niż ona faktycznie jest. I myślę, że to jest główne wyzwanie. A jeśli mówimy o tej Polsce, w której pieniądze przez rozmaite fundusze są, no, nie chcę mówić ukrywane, ale niewystarczająco pokazywane społeczeństwu, no to myślę, że istotna jest naprawa finansów publicznych. Ta naprawa jest bezpośrednio związana z tym, co przed chwileczką powiedziałem. I nie mówię tu tylko o konieczności niwelowania deficytu budżetowego czy też długu publicznego, bo to się de facto w pewnym sensie łączy. Bo taki dług publiczny w Unii Europejskiej w niektórych krajach jest znacznie wyższy. To trzeba podkreślić. My mamy wysoki, ale jeszcze nie na tyle niebezpieczny, by jakoś szczególnie się przejmować. No, oczywiście przejmować powinniśmy się zawsze długiem i deficytem, ale nie jest on taki, który by świadczył o zapaści finansów. Sytuacja jest poważna, ale nie jest to jeszcze zapaść finansów publicznych. Myślę, że to są wyzwania, ale kolejne wyzwania, one się wiążą z gospodarką. My musimy wykonywać już. To transformacja energetyczna, z którą musi sobie poradzić rząd. To nie jest kwestia na jeden rok, to nie jest kwestia na 2 czy 3 lata. To jest kwestia na kilkanaście nawet najbliższych lat. My musimy sobie z transformacją energetyczną poradzić. Musimy dążyć do czystszych źródeł energii, żeby świat nam nie uciekł. Ja nie tak dawno na Twitterze czy X-ie pokazywałem, którzy jesteśmy pod względem ilości prądu, czy ilości energii wytwarzanej z czystych, tak zwanych czystych oczywiście źródeł energii. No i niestety jesteśmy daleko w Unii Europejskiej, czyli ta transformacja energetyczna jest niezbędna. Jest niezbędna tak, byśmy nie odstawali od reszty świata. Oczywiście, jeśli popatrzymy na świat całościowo, no to widzimy, że może nie jesteśmy aż daleko, ale jeśli popatrzymy czy to na OECD, czy to na Unię Europejską, no to niestety wiele krajów nas wyprzedza. Stoimy też przed wyzwaniem wzrostu gospodarczego. Ostatni rok, który 2 dni temu minął, nie wiem kiedy będzie pokazywane nagranie, ale w chwilę, kiedy nagrywamy, no to 2 dni temu minął, to ten wzrost gospodarczy był właściwie bliski zera. Więc to niestety jest dla gospodarki niebezpieczne, zwłaszcza przy wysokiej średniorocznej inflacji. No, ale ten wzrost gospodarczy na ten rok, na 2024, on jest planowany czy szacowany na poziomie 3%. Ja myślę, że byłoby to bardzo dobrze dla gospodarki, gdyby oczywiście udało się wyżej, ale nie czarujmy się, to nie jest tak, że można jak za pomocą czarodziejskiej różdżki ten wzrost gospodarczy ruszyć, chociaż są pewne przesłanki, chociażby KPO, które mógłby ten wzrost w jakimś sensie przyspieszyć. No i niewątpliwie jednym z ważniejszych wyzwań to jest AI, czyli sztuczna inteligencja. My jako Polska, ale my jako świat to jest wyzwanie.
zmieni się praca. Leontief mówił o końcu pracy, a tutaj nie będzie może końca pracy, nie będę aż tak futurystycznie, takim futurystycznym pesymistą, tylko ta praca się zmieni i my musimy szukać, jak tę pracę rozwiązać, jak formy pracy rozwiązać, tak, żeby to nie odbyło się zarówno ze szkodą dla samych zainteresowanych pracujących, jak i z drugiej strony, żeby to nie było szkoda dla gospodarki, dalszego rozwoju. Chociaż pokolenie Z bardziej stawia ten czas prywatny niż zawodowy w swojej hierarchii potrzeb, no to jak popatrzymy całościowo, to jednak musimy sobie zdawać sprawę, że gospodarka dla nas też powinna być mimo wszystko ważna, bo od tego też zależy nasz poziom życia, jakość życia, warunki życia. Tych wyzwań, pewnie gdybym zaczął mówić o wszystkich wyzwaniach, przed którymi stoi nie tylko Polska, nie tylko rząd Tuska, ale cały świat, to bym mógł mówić jeszcze najbliższą godzinę i pewnie bym nie wyczerpał tematu. Ale jeśli z takich, przeszedłem z takich bardziej przyziemnych, budżetowych do takich bardziej globalnych, światowych AI, myślę, że to są takie wyzwania, z którymi koniecznie musimy się zmierzyć w najbliższym czasie. A ja trochę wróciłbym do tego, co pan profesor na samym początku powiedział o tych uciekających budżetach. Jak pan profesor sądzi, jak bardzo te uciekające budżety mogą się uwypuklić, że tak to ujmę, i jak już zostaną przeprowadzone audyty w resorcie finansów? To nie tylko w resorcie finansów, w każdym niemalże resorcie powstały fundusze, fundacje i pieniądze były gospodarowane w inny sposób niż budżetowo. Bo tutaj chociażby powiemy o funduszu covidowym. Mamy 2024 fundusz covidowy, jak funkcjonował, tak funkcjonuje. O funduszu rozwoju PFR, czy też Bank Gospodarki Krajowej, te pieniądze w pewien sposób różnymi ścieżkami wypływały. Doktor Dudek wraz z Instytutem Finansów Publicznych pokazywał 88% deficytu budżetowego jest w innych funduszach niż budżet. Oczywiście, gdy mówimy o notyfikacji europejskiej, czy Eurostatu, czy tę, którą stosujemy na potrzeby właśnie Unii Europejskiej, czy Komisji Europejskiej, to ona już jest prawdziwszy, prawdziwy, możemy powiedzieć, i taki, który uwzględnia te wszystkie elementy. No niemniej jednak na potrzeby no, takie krajowe często jest pokazywany inaczej, może żeby mniej martwić obywateli, a chociaż ja nie jestem przekonany, czy dla obywateli, dla nas, dla przeciętnego Polaka ma to jakieś duże znaczenie. Chyba nie, chyba dla nas, bardziej ekonomistów, czy politologów, czy też osób zainteresowanych takim życiem gospodarczym. No właśnie, i tutaj wracając jeszcze do tematu, te audyty, które będą przeprowadzane w każdym ministerstwie, jak mniemam, one muszą pokazać, w jaki sposób te środki przeciekały. Czy na działania, które były zgodne z prawem, czy na działania, które były może niezgodne z prawem, albo naciągały pewne przepisy prawa, ale przede wszystkim, czy te wydatki były ekonomicznie i powiedzmy politycznie też, bo to oczywiście, że każda partia politycznie musi uzasadniać swoje wydatki, czy one były uzasadnione właśnie. Czy one są potrzebne? Czy te pieniądze można było inaczej wydać na inne cele, na inne potrzeby? No i to jest konieczne działanie wszystkich ministrów, każdego ministerstwa, które funkcjonuje. My przez lata słyszeliśmy o willach, słyszeliśmy o wydatkach na swoich, nie chciałbym aż tak brutalnie tego używać, ale niestety na bliskich powiązanych z partią. To się musi skończyć.
To się musi skończyć. Są instytucje jak Polska Akademia Nauk, i nie mówię tylko dlatego, że jestem pracownikiem tejże uczelni, ale są nie uczelni, tylko instytucje, ale są też uczelnie, są też fundacje, które funkcjonują i powinny nadal funkcjonować, i to do nich powinny trafiać pieniądze, tak by one były efektywnie wydawane na rozwój, na inwestycje, na działania progospodarcze, prorozwojowe. No i to jest chyba najważniejsze w tych audytach. One muszą zostać w taki sposób przeprowadzone, by no, te pieniądze nie wyciekały. Żeby te pieniądze nie wyciekały na coś, co jest nieefektywne, ekonomiczne, a przede wszystkim były efektywne politycznie, ale nie sprzyjały rozwojowi społeczeństwa, nie sprzyjały rozwojowi gospodarki, nie sprzyjały poprawie warunków życia całości społeczeństwa, a nie grup powiązanych z jedną partią. I trochę o te audyty jeszcze bym się dopytał, mianowicie jak pan profesor sądzi, jeżeli zostaną już przeprowadzone audyty, to pewnie kwestia jest czasu, to zadałbym takie pytanie, jeżeli audyty zostaną przeprowadzone, czy nie obawia się pan, że w wyniku być może kiepskiej sytuacji gospodarczej kraju, to pewnie z czasem się pojawi, jaka jest sytuacja gospodarcza kraju, czy nie obawia się pan, że różne programy socjalne, które władza obecnej koalicji zapowiadała, że będą kontynuowane, że te programy socjalne w wyniku kiepskiej sytuacji gospodarczej mogą de facto nie być kontynuowane? Przyznam, że nie obawiam się. Ja jednak wierzę ministrom, premierowi, że to, co zostało obiecane, to zostanie utrzymane, czy to, co już otrzymało społeczeństwo, to myślę, że zostanie utrzymane. Ta sytuacja gospodarcza na ten rok nie zapowiada się najgorzej. Produkt krajowy brutto wzrośnie, to jest istotne. Jeśli produkt krajowy brutto wzrasta, to są środki na wydatki socjalne. One są niezbędne. Jeśli pomyślimy, że około 1 800 000 osób zamieszkujących Polskę żyje poniżej granicy ubóstwa skrajnego, czyli taka granica, która pozwala oddzielić osoby, które nawet w najmniejszym stopniu nie są w stanie realizować potrzeb, bo to może na poziomie tylko biologicznym, od tych, które są powiedzmy nie aż tak ubogie, to my musimy sobie zdawać sprawę, że środki takie są potrzebne. Nawet najbardziej skrajny liberał wie, że pieniądze na potrzeby socjalne, na osoby, które sobie nie poradziły w życiu z różnych przyczyn, miały gorsze możliwości dostępu do zasobów, ale miały też mniejsze możliwości zdobycia wiedzy, umiejętności, czy każda inna przyczyna, bieda rodziców, wykluczenie. I jakby tutaj wszyscy są zgodni, taka pomoc jest konieczna, niezbędna. I oczywiście te programy, które zostały już obiecane, czy już wcześniej wdrożone, one zostaną. Można się sprzeczać, czy one są niezbędne, czy można je troszeczkę zmieniać, aby obniżyć wysokość albo zwiększyć ich efektywność, bo czy może każdy musi dostać 800+, czy może na określone tylko grupy społeczne, którym to pomoże zaktywizować te grupy, czy pozwoli wyjść z tej skrajnej biedy. Ale widzimy, 500+ wcześniej, teraz 800 funkcjonuje już od kilku lat, a ciągle mamy osoby skrajnie ubogie. Nie tylko skrajnie, relatywnie, obiektywnie, według różnych miar, to jest od tych powiedzmy niecałych 5% do nawet 10% albo 17%, jeśli popatrzymy na biednych pracujących, relatywnie ubogich, czyli w stosunku do pozostałej części społeczeństwa. To jest oczywiście problem każdej gospodarki. My nie unikniemy biedy, bo zawsze jakaś część społeczeństwa nie będzie realizować potrzeb na wystarczającym ich mniemaniu, ale też mniemaniu społeczeństwa poziomie. No i programy socjalne
one powinny może być inaczej ukierunkowane, indywidualizowane. Od tego zależy, czy ośrodki pomocy społecznej, czy centra usług wspólnych, czy centra usług społecznych, to są ośrodki, które powinny mieć zwiększone środki, ale nie na same wydatki, tylko na możliwości tych ośrodków, zwiększenie możliwości aktywizacji. Ja badałem przez kilka lat i osoby ubogie, i pracowników ośrodków pomocy społecznej. One bardzo często same wpadały w próg ubóstwa obiektywnego, może nie skrajnego, bo miały środki, ale tego ubóstwa obiektywnego, które wyznaczane jest za pomocą różnych innych linii, czy to ubóstwa ustawowego. No oczywiście to ubóstwo ustawowe jest na tyle próg jest na tyle niski, że pewnie te osoby nie wpadają w ten próg, ale już minimum socjalne, czyli to jeszcze nie ubóstwo, ale już nie zamożność. To bardzo często pracownicy wpadali sami w taki próg. Więc to jest ważne. Żeby ktoś mógł aktywizować, to sam musi mieć motywację do tej aktywizacji, motywację przede wszystkim finansową i innych możliwości. Jeśli ośrodki pomocy społecznej nie będą miały narzędzi do tego, no to ciężko będzie aktywizować, a tym samym efektywność tych wydatków będzie znacznie niższa. Ja nie mówię, że ona będzie żadna, bo ona zawsze spełnia w jakiejś części funkcję. Jeśli popatrzymy na wykres minimum, nawet progu minimum egzystencji, czy też ubóstwa według innych progów, to widzimy, ono spada. W ostatnich latach może się zatrzymało na zbliżonym poziomie, ale ono spada. Ale też nasze oczekiwania są większe. Nasza, to co widzimy wokół, możliwości realizacji potrzeb są inne, większe i to też jest istotne. Czyli jeszcze raz bardzo krótko. Nie, one raczej nie zostaną zlikwidowane, ale ja bym namawiał, żeby w tej perspektywie nie jednego dnia, nie jednej nocy, jednej ustawy, ale dwóch, trzech, czterech lat nawet myśleć, jak efektywnie wykorzystać środki tak, żeby móc maksymalnie, nie da się wszystkich zaktywizować, ale maksymalnie zaktywizować osoby korzystające z tych środków. Tak jak powiedziałem, nie da się zaktywizować, bo to jest oczywiście nie każda grupa, ta aktywizacja może dotyczyć, ale musimy próbować. Pod koniec ubiegłego roku udało się oblokować pierwsze środki z KPO i jak bardzo wpłyną one na gospodarkę? No właśnie, na te środki czekaliśmy bardzo długo. Ja już sobie nie przypomnę, ile to dni. Czekaliśmy, a rząd nie wysyłał nawet wniosku. Nie wysyłał z przyczyn obiektywnych. Nie realizowaliśmy kamieni milowych, które są podstawą KPO. Ja przypomnę, KPO, Krajowy Plan Odbudowy, to taka inicjatywa Unii Europejskiej, która ma na celu wspieranie państw członkowskich w odbudowie gospodarek po pandemii COVID-19. No, uzyskanie tych środków uzależnione jest od kamieni milowych. Ja nie pamiętam, ja sobie gdzieś zapisałem, ile było tych kamieni milowych. Teraz niestety wypadło mi z głowy, ile dokładnie, ale generalnie wiemy, że one się koncentrowały wokół praworządności w Polsce, chociaż nie tylko, ale się koncentrowały wokół tej praworządności. KPO dla Polski to chyba 54 różne inicjatywy i 48 reform. To bardzo dużo, takie inicjatywy inwestycyjne, to bardzo dużo. Nam inwestycje są potrzebne i tutaj nawiążę do mojego pierwszego pytania, przede wszystkim w energetykę, gospodarkę energetyczną, w zielone źródła energii, czy OZE generalnie bardzo szeroko patrząc, ale nie tylko, takich takie możliwości to dostęp do internetu, o którym niedawno pani minister Pełczyńska-Nałęcz wspominała, że z pierwszych środków zostaną zrealizowane. To również środki na aktywną rodzinę, tak chyba się ten program nazywa, czyli żeby szybciej móc powrócić na rynek pracy, a środki te przeznaczyć na członków rodziny, może przedszkole, może jakieś rodzinne przedszkole, może jakieś inne formy.
Wpłynęła pierwsza transza KPO. Z całej kwoty, cała kwota to jest 260, chyba 4 miliardy złotych. Przypomnę, nasz dług jednoroczny to jest 184. Zobaczmy, jaki to wielki projekt, jak wiele środków z KPO może wpłynąć. Po co? Finansujemy projekty inwestycyjne, czyli środki finansowe na różne projekty, energetykę, infrastrukturę, ochronę środowiska, rozwój technologii. Pewnie bym jeszcze mógł wymieniać wiele różnych sektorów, ale te cztery, które wymieniłem, one są niezbędne do rozwoju gospodarczego. Tworzenie miejsc pracy. W Polsce wiemy, że te miejsca pracy, poziom bezrobocia jest niski, około 5%, bardzo niski, ale poziom aktywizacji zawodowej już nie. On jest około 70%. On w ostatnich latach rósł, ale on wszędzie rósł, w całej Europie. Ale w Polsce mimo wszystko ten poziom aktywizacji zawodowej jest niższy, mimo najniższego bezrobocia. Co to oznacza? No to długo by można było mówić, może kiedyś będzie jeszcze okazja. Ale tworzenie miejsc pracy, czyli inwestujemy w miejsca pracy, zmniejszamy nawet to higieniczne bezrobocie, które mamy, i poprawiamy sytuację ekonomiczną społeczeństwa. Wzrasta konkurencyjność gospodarki, czyli inwestycje dla mnie najcenniejsze w badania plus rozwój, tak żebyśmy nie tylko z konsumpcją nabijali produkt krajowy brutto, ale również takimi inwestycjami. One są niezbędne. Jeśli wzrasta konkurencyjność, mamy większe możliwości przeznaczania tych środków na infrastrukturę, na nowoczesne technologie. To jest bardzo ważne. No i oczywiście trzeba wspierać sektory, które zostały dotknięte pandemią. No już kilka lat widzimy, że one powoli odbudowują się, ta sytuacja się poprawia. No i myślę, że tych środków z KPO jest na co przeznaczać. Byle tylko nie okazało się, że znowu przestrzelimy w inwestycje niepotrzebne, inwestycje, które tworzą jakąś gigantomanię, jakieś takie poczucie, że im większa inwestycja i bardziej rozbuchana pod względem środków i wielkości, to dobrze. Nie, one nie muszą być bardzo wielkie. One no, oczywiście zgodnie z zasadami, one powinny być duże, takie o znaczeniu strategicznym, ale niekoniecznie tutaj myślę o Mierzei Wiślanej, przekopie Mierzei Wiślanej, czy też CPK, chociaż elementy CPK związane z koleją szybkiego dostępu, one są bardzo potrzebne, ale mądrze przemyślane. Nie takie, które prowadzą do nieszczęścia ludzi, nie takie, które prowadzą do wysiedleń, nawet jeśli ktoś otrzymuje środki. Wielokrotnie rozmawiałem z kolegą, który zamieszkuje okolice Baranowa, z Kamilem Szymańskim, który opowiadał, jak te inwestycje wpływały dotychczas na poczucie wykorzystania czy też niesprawiedliwości osób, które miały mieszkać, czy mieszkają teraz, ale w okolicach CPK. To muszą być przemyślane inwestycje. My musimy jako ludzie partycypować, rozmawiać. Nie można mieć poczucia, że rządzący wiedzą najlepiej. Dlatego ważna jest ta partycypacja społeczna. Rozmowa, 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 rozmowa i tak w nieskończoność, aż dojdziemy do takich rozwiązań, które przyniosą efekt. Ja pamiętam, pani minister na konferencji, nie będę już mówić nazwiska, na konferencji, na której byłem, zagotowałaby ta wypowiedź, mówi: no my potrafimy ustawę napisać w jeden dzień i ją wdrożyć. Ja widziałem reakcję wszystkich gości, sobie myśleć, jak w jeden dzień? No nie może być ustawa w jeden dzień dobra, ona musi być przemyślana. W Finlandii, jak reformowano edukację, to przez kilkanaście lat, a my to robimy w jeden dzień, później poprawiamy 80 razy, ciągle jest jakaś luka prawna. Tak nie może być. Miałem wtedy odwagę.
No trochę obawiałem się oczywiście, jak to zostanie przyjęte przez pozostałych uczestników konferencji, powiedzieć pani minister, że nie, jeden dzień to jest psucie instytucji, a nie naprawa. Bo to jest brak przemyślenia, brak perspektywicznego myślenia. My o tym zapominamy. Myślę tutaj o rządzących, ja akurat nie należę, nigdy nie należałem do osób rządzących, ale myślę tu jako o Polsce. My musimy w końcu, jeśli coś wprowadzamy, to rozmawiać. Ja sądzę, że premier Donald Tusk, nauczony tym, co było we wcześniejszych latach, nawet kiedy on rządził, że on jest nauczony doświadczeniem, które zdobył w instytucjach europejskich, że ta rozmowa jest konieczna, niezbędna i ona może dopiero budować. Ona może budować lepsze społeczeństwo, aktywne społeczeństwo, społeczeństwo, które będzie chciało partycypować w tych zmianach, a nie mieć narzucone te zmiany. Według pierwszego projektu ustawy okołobudżetowej na 2024 rok wzrost wynagrodzenia ma wynieść 9,8%, a inflacja 6,6%. Jak pan ocenia nowy budżet, który nie został jeszcze zaakceptowany przez prezydenta? Prezydent wniósł swój projekt. To nie budżet. To są ustawy okołobudżetowe. Prezydent nie może zawetować budżetu. To jest jedyny dokument rządowy, którego prezydent nie może zawetować, ale prezydent zawetował ustawy okołobudżetowe. I teraz tak, budżet to oczywiście zestawienie wydatków i przychodów państwa, a ustawy budżetowe są takimi ustawami uszczegółowiającymi ten budżet, czyli pokazującymi schemat wydatkowania pewnych środków, schemat taki podwyżek chociażby. No one w takim procesie legislacyjnym pełnią bardzo ważną rolę, bo wszystkiego nie da się wpisać w budżet. Nie da się wpisać, że nauczyciel dyplomowany dostanie o tyle więcej, nauczyciel taki dostanie o tyle, czy pielęgniarka pracująca przez tyle lat, tyle i tak dalej, tego się nie da wszystkiego. Oczywiście można, ale wtedy budżet będzie bardzo nieczytelny. Dlatego rząd tworzy ustawy okołobudżetowe, by pokazać, jak te środki, które są wpisane w ten plan wydatków i dochodów, w jaki sposób będą szczegółowo rozdysponowane. Czyli ułatwia to taką pewną elastyczność, ale przede wszystkim uszczegóławia budżet. No i właśnie. Teraz może się okazać, że po wniesieniu poprawek, czyli wyrzuceniu 3 miliardów złotych, niecałe, które teoretycznie mogły być przeznaczone na telewizję i Polską, teoretycznie przypomnę, bo żeby te 3 miliardy w poprzedniej ustawie budżetowej przeznaczyć na telewizję, to musiała być zgoda Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A więc oczywiście poprzez ministra odpowiedzialnego za kulturę i za zgodą Krajowej Rady, która, przypomnę, jest w rękach partii, która dotychczas Polską rządziła. I to nie jest tak, że teraz rząd Tuska powie, to my sobie wydamy i te pieniądze przepłyną. Nie, jeszcze musiałaby być zgoda Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No i teraz te pieniądze zostały z budżetu przesunięte na kilka celów związanych ze zdrowiem dzieci. Dla mnie bardzo dobrze, ale my musimy sobie zdać sprawę, że telewizja publiczna funkcjonująca od lat musi mieć pewne środki na dalsze funkcjonowanie. Czy to jest potrzebne 3 miliardy? Śmiem wątpić. Uważam, że telewizja publiczna powinna zostać zreformowana i te pieniądze powinny w jak najmniejszym stopniu i jak najmniejszy poziom być przelewany z naszych podatków na telewizję publiczną, tak żeby te wydatki były efektywne ekonomicznie, ale też telewizja działała, prowadziła misyjne programy.
Czy to musi być telewizja publiczna? Nie wiem. Może to również prywatna telewizja mogłaby otrzymywać środki na takie misyjne. Nie wiem. To jest głębsza dyskusja. Nie jestem medioznawcą. Myślę, że tutaj medioznawcy mogliby się wypowiedzieć. Ale wracając do pytania, ważne jest to, by teraz te ustawy okołobudżetowe jak najszybciej zostały ponownie przez parlament przeprocedowane, tak żeby znowu poszły do prezydenta. Jeśli prezydent uzna, że tym Jeśli razem. tylko tu bym zadał to pytanie, właśnie według harmonogramu prac parlamentarnych do 29 stycznia prezydent ma otrzymać ustawę okołobudżetową do podpisu. Jak pan sądzi? Budżet. Budżet. Musi budżet otrzymać. I on otrzyma, bo ten budżet już jest w Senacie, w komisjach senackich, więc ten budżet na pewno otrzyma, bo teraz wrócą one do sejmowych, do Sejmu i jeśli będą jakieś poprawki, muszą zostać przegłosowane. I budżet trafi oczywiście do prezydenta. Gorzej, jeśli nie trafią ustawy okołobudżetowe, ale to nie jest podstawa do zawetowania, do skrócenia parlamentu, bo tylko gdyby budżet nie trafił. Oczywiście my musimy sobie zdawać sprawę, że w skład budżetu wchodzą te ustawy okołobudżetowe, ale ja myślę, że tutaj. Jeżeli tylko mogę o te ustawy okołobudżetowe się zapytać, bo to też często się pojawia gdzieś w przestrzeni publicznej. I jak pan sądzi, czy Andrzej Duda zaryzykuje przyspieszone wybory i być może coś z tymi ustawami okołobudżetowymi może zrobić odesłać do Trybunału, zawetować czy cokolwiek innego? On może nawet budżet do Trybunału Konstytucyjnego i to byłby największy problem, bo wówczas tego terminu 29 stycznia pewnie nie udałoby się zrealizować. Teraz pytanie, tutaj też do prawników, ja nie jestem prawnikiem, czy to byłoby podstawa rozwiązania Sejmu? Mogłoby być, ale tutaj znowu są pewne nieścisłości, czy można liczyć ten budżet od momentu 29 września, który został złożony przez poprzedni rząd, czy powinno być liczone od tego momentu, w którym zaczął pracować nowy rząd? To są pytania do prawników, ja tego nie wiem. Ale teraz jakbyśmy tak pogdybali i pomyśleli, czy to się opłaca prezydentowi Andrzejowi Dudzie, czy to się opłaca jego byłej partii, byłej w cudzysłowie? Mam poczucie, że to byłoby bardzo źle odebrane przez społeczeństwo. I nie tylko przez tę część, która głosowała na Koalicję Obywatelską, na Trzecią Drogę, na Lewicę, czy nawet Konfederację, ale myślę, że również umiarkowanych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Ja myślę, że to mogłoby się skończyć takim przestrzeleniem. Ja to powiedziałem w jednej z telewizji, strzałem w stopę, jak w 2007 roku. Część osób nie zrozumiałaby, dlaczego po kilka miesięcy po wyborach, nie w półtora właściwie miesiąca czy 2 miesiące po powołaniu nowego rządu nagle prezydent doprowadza do przyspieszonych wyborów. Ja myślę, że doradcy prezydenta, oni bardzo główkują i myślą nad tym, co powinno się wydarzyć. Ale popatrzmy na orędzie, które było 3 dni temu. Popatrzmy, ono nie zostało przemyślane, ono nie było koncyliacyjne, ono było atakujące bardzo, bardzo inne niż ten dzień wcześniej premiera. I ja wiem, że części wyborców tamtej partii to się podobało, bo było ostre, bardzo kąsające dopiero co powstałego rządu. No, nie czarujmy się, nie jesteśmy w stanie oczekiwać od rządu, który dopiero funkcjonuje od miesiąca, realizacji wszystkich obietnic wyborczych. To nie jest możliwe, no, w żadnym państwie. No chyba, że tak jak było kiedyś, w jeden dzień ustawa, w drugi dzień jej wdrażanie. A tego nie oczekujmy. Ja jako ekonomista nie chcę tego, żeby tak się działo. I teraz
Pytanie, czy ci umiarkowani wyborcy zrezygnują z wyborów, nie pójdą? Umiarkowani wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie pójdą na wybory. Czy część z nich przeniesie swoje poparcie na którąś z partii rządzących? Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050. W mniejszym stopniu myślę, że na Koalicję Obywatelską, z tego względu, że tam są dosyć duże, no stworzone już rowy pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską, i chyba by ciężko by do koalicji, ale niewykluczone, że też są tacy. Myślę, że też w mniejszym stopniu do lewicy, bo to jednak światopoglądowo być może zbyt daleko, ale. Patrząc całościowo na, mówię opozycja, to już właściwie koalicja rządząca, myślę, że mogłaby zyskać. A jeśli by uzyskała 276 głosów, no to prezydent mógłby odsyłać do Trybunału Konstytucyjnego. I tam by sobie w tym trybunale to leżało, ustawa byłaby realizowana. Ale niekoniecznie pomyśli Trybunału Konstytucyjnego, a już na pewno nie pomyśli prezydenta, który mógłby w takim głosowaniu, a podejrzewam, mam duże poczucie takie, że przyspieszone wybory to jednak byłoby 276 posłów dla koalicji rządzącej. Może się mylę, oczywiście nie jestem politologiem, jestem ekonomistą, ale jest takie prawdopodobieństwo. Jak trudne zadanie w Pana ocenie, w ocenie Pana profesora stoi przed przyszłym prezesem NBP w celu przywrócenia wiarygodności Narodowego Banku Polskiego? To jest bardzo trudne pytanie, bo ja wiem, że większość oczekiwała, że w ciągu tych 100 dni prezes Narodowego Banku Polskiego zostanie albo odwołany, albo jego sprawa zostanie przekazana do Trybunału Stanu. To się wydaje i proste, i nie, bo tutaj wystarczy 231 posłów, a taką koalicja 15 października ma oczywiście, ale. My nie możemy myśleć tak krótkowzrocznie. My musimy myśleć w takim bardzo szerokiej perspektywie. Musimy myśleć o stabilności złotego, jak to by było odebrane przez świat, gdyby prezes Narodowego Banku Polskiego został albo zawieszony, albo odwołany, albo poddany procedurze Trybunału Stanu. No właśnie, to jest bardzo ryzykowne, bo nawet jeśli zostanie poddany procedurze, którą się podlega przy Trybunale Stanu, a przypominam, przez lata funkcjonowania Trybunału Stanu to było kilka zaledwie takich procedur organizowanych. W każdym razie musimy pomyśleć, czy to dla polskiej gospodarki, czy to dla polskiego złotego się opłaca. Ja wiem. I jestem przekonany, że kilka elementów konstytucji zostało złamanych przez prezesa Narodowego Banku Polskiego, chociażby złamanie apolityczności. Każdy, kto widział, i myślę, że to jest niepodważalne. Ale myślmy teraz już nie politycznie, a gospodarczo. Myślmy o Polsce i polskiej gospodarce. Czy to się nam opłaca? Ale przypomnę, nawet gdyby został prezes, byłby sądzony przez Trybunał Stanu, to i tak w tym czasie, kiedy nie jest jeszcze odwołany, funkcję prezesa, pełniącego obowiązki prezesa Narodowego Banku Polskiego, przejmuje pierwszy wiceprezes, czyli Marta Knajdlej. Knajdlej, nie potrafię nawet prawidłowo mówić nazwiska. Ona przejmuje tę funkcję prezesa. Więc wybieganie do prezesa, który byłby apolityczny, nowy apolityczny, to jeszcze bardzo długa ścieżka. Ja tutaj myślę, że ta ścieżka
jest dosyć trudna do realizacji mimo wszystko, mimo że prezes Narodowego Banku Polskiego jest jednym z nielicznych funkcjonariuszy państwa, który, no żeby go oddać pod Trybunał Stanu, to wystarczy 231 posłów. Nie liczmy na to w innych przypadkach, bo w przypadkach ministrów to jest 3/5, czyli też nieosiągalna liczba, 3/5 posłów. W przypadku prezydenta to musi całe zgromadzenie narodowe się wypowiedzieć i to musi być 2/3, czyli już całkowicie nieosiągalna. Nawet nie oczekuję, że chcieliby rządzący postawić, ale widzimy, że to jest jednak bardzo długa ścieżka i niełatwa, i niebezpieczna z punktu widzenia gospodarki. Skończyły się wybory, czas wyborczy, oczywiście za chwileczkę kolejne będą, ale taki w tej polityce, powiedzmy, krajowej. I teraz myślmy racjonalnie. Myślmy, czy to będzie się dla nas, dla Polski opłacać. I właśnie, jeżeli chodzi o to, czy postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu, czy będzie się to opłacało, jak pan profesor powiedział, to zadałbym takie pytanie. Kadencja Adama Glapińskiego na stanowisku prezesa NBP kończy się w czerwcu 2028 roku. I jak pan sądzi, kiedy Glapiński mógłby stanąć przed Trybunałem Stanu, zważywszy, że też jak konstytucjonaliści, prawnicy mówili, nie został on też na kolejną kadencję powołany w sposób zgodny z prawem? No właśnie, to trzeba sprawdzić, czy to jest zgodne z prawem, czy nie. Ja tu myślę, tu znowu konstytucjonaliści, prawnicy powinni bardzo szczegółowo, bardzo nie ulegać presji nas, społeczeństwa, tylko ulegać presji dobra Polski. Musi to być zbadane bardzo dobrze, tak, żeby nie zaszkodzić Polsce. Pytanie. Ja widzę, że prezes już nawet na ostatnim posiedzeniu on się stał bardziej koncyliacyjny. Być może ta obawa przed Trybunałem Stanu gdzieś wpłynęła na ten jego inny ton wypowiedzi. Ja bym chciał i życzę sobie tego, by prezes NBP współpracował, był niezależny, ale współpracował ściśle z prezesem Rady Ministrów, bo to wszystko jest dla dobra Polski. Wszystko jest dla dobra Polski. To musi być działanie skoordynowane, oczywiście apolityczne, podkreślam to wielokrotnie, ale gdybanie o tym, czy jesteśmy w stanie zrealizować bez szkody dla Polski tę procedurę, no ja bym to pozostawił raczej futurologom, a nie ekonomistom, bo to jest bardzo cienki lód, po którym osoby będą stąpać, co nie znaczy, że nie mówię ani tak, ani nie. Jestem tutaj bardzo, bardzo ostrożny, a to dlatego, że w takich wypadkach trzeba być bardzo ostrożny. I trochę być może w taką futurologię bym się pobawił, w cudzysłowie rzecz ujmując, tym bardziej, że osoba, którą zacytuję, jest również ekonomistą, ale też posłem. Mianowicie poseł Ryszard Petru twierdzi, że prezes NBP mógłby odpowiadać przed Trybunałem Stanu już w pierwszym kwartale obecnego roku, który się niedawno rozpoczął. I czy w pana ocenie, w ocenie pana profesora, taki scenariusz jest w ogóle możliwy? Ja myślę, tak, możliwy oczywiście politycznie, on jest możliwy. On jest w każdej chwili możliwy, ale no właśnie, to jest politycznie możliwe, politycznie możliwa ścieżka. Ta ścieżka oczywiście, tak jak powiedziałem, 231 posłów, to jest realna. Ta koalicja 15 października taką liczbę posłów ma, żeby tę procedurę rozpocząć. Ale jestem przekonany, znając część zarówno ministrów, jak i polityków, że to, co było w trakcie wyborów i to, co będzie w najbliższym czasie,
ono nie zawsze idzie ze sobą tak równo w parze, a to dlatego, że teraz już trzeba myśleć w innej perspektywie, w perspektywie długoterminowej, w perspektywie stabilności złotego, czy poprawie nawet nieznacznej wartości tego złotego, bo to też nie jest takie proste i takie oczywiste, że to należałoby szybko zrobić. Ta stabilność złotego, stabilność gospodarki, to musi być postawione na samej górze tej piramidy, którą my musimy realizować. To jest nasza taka, mówię na samej górze, ale mówię o podstawie, że to taka podstawa myślenia powinna być. Czy zgodnie ze słowami Ryszarda Petru, posła Ryszarda Petru, jest to możliwe? Myślę, że tak, jest to możliwe. Czy jest to potrzebne? Tutaj postawię znak zapytania. Muszą być dobre dokumenty, dobre podstawy. Wtedy oczywiście przyklasnę w dłonie, pod warunkiem, że nie stracimy jako Polska na tym kroku. Oczywiście o wartości złotego mówię i o gospodarce. I na sam już koniec, mianowicie, jak pan sądzi, czy obecna już koalicja rządząca powinna się starać o przystąpienie do strefy euro, zwłaszcza, że jeżeli dobrze pamiętam, było to jedno z zobowiązań w ramach negocjacji traktatowych, w ramach negocjacji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej? Tak, oczywiście, że powinniśmy starać się podjąć kroki, by przystąpić do strefy euro, ale to też nie jest taka prosta wcale, taka prosta ścieżka. My musimy spełnić szereg wymagań dotyczących długu publicznego, deficytu, rozwoju gospodarczego. Nie pamiętam teraz dokładnie, jakie trzeba spełnić te oczekiwania, ale one muszą być w określonych ramach, które zostały wyznaczone. My w większości tych ram jesteśmy, niestety nie spełniamy oczekiwań, co nie znaczy, że nie powinniśmy rozpocząć starań, by te oczekiwania zacząć spełniać. Zalety euro. Oczywiście jest bardzo wiele, począwszy od kosztów transakcyjnych, skończywszy pewnie na jakichś ułatwieniach w podróży nas obywateli. I tych plusów oczywiście jest więcej. Oczywiście rozumiem obawy części społeczeństwa, że przystąpienie do strefy euro może wiązać się również z tym, że ceny towarów wzrosną. No, ale popatrzmy na ostatnie 2 lata. Te ceny rosły w zatrważającym tempie. I tutaj to niebezpieczeństwo, że wstąpienie do strefy euro spowoduje jeszcze dodatkowy wzrost, to już nie jest jakiś bardzo znaczący problem, jeśli stworzy się odpowiednie mechanizmy, oczywiście, ochronne. Ja myślę, tak, dążmy do tego. Nie dajmy sobie wmówić, że tyle lat funkcjonowała złotówka, to powinniśmy być do niej przywiązani, bo wcześniej mieliśmy i markę polską, i inne waluty, które funkcjonowały w Polsce i przestały funkcjonować. Jak przestanie funkcjonować polski złoty, to pewnie po jakimś czasie się przyzwyczaimy do euro, tak jak inne kraje. Mądrze, powoli, bez nieprzemyślanych działań musimy krok po kroczku spełniać oczekiwania, tak by móc przystąpić do strefy euro. Jak widzimy, po wszelkich danych statystycznych, przystąpienie do takiej strefy faktycznie wpływa pozytywnie na gospodarkę krajów. A wszelkie wskaźniki makroekonomiczne w strefie euro, no może nie wszelkie, ale wiele wskaźników makroekonomicznych jest znacznie lepsze. I jeszcze do tego bym nawiązał, to znaczy, wspomniał pan o warunkach, które trzeba spełnić, żeby przystąpić do strefy euro, i
Biorąc pod uwagę też różne obawy obywateli związane z takim krokiem, jak pan sądzi, co powinien zrobić rząd, żeby uspokoić jednocześnie opinię publiczną, jeżeli taki pomysł by się pojawił ze strony rządu i jednocześnie spełnić warunki, odpowiednie kryteria, żeby mu Polska mogła wstąpić do strefy euro? Ja mogę tylko powtórzyć to, co mówiłem gdzieś na początku naszej rozmowy. Transparentność, czyli wszystko musi być jasne, pokazywane, nie ukrywane, pokazywane jasno, co się wiąże, jakie kroki musimy wykonać. I drugie, rozmowa, rozmowa, rozmowa. I to wszystko, co powinniśmy zrealizować, tak, żeby obywatele, część obywateli nie obawiało się, że na tym straci. Bardzo dziękuję za rozmowę.